sobotę spod kościoła Salezjanów wywędrowała już 27. pielgrzymka do Wilna. W tym roku w trasę wyruszyło ponad 800 pielgrzymów. To wydarzenie, na które z niecierpliwością czekają wszyscy przez cały rok. Niektórzy do Suwałk przyjeżdżają z kilkudniowym wyprzedzeniem po to, by jak najlepiej do wyprawy się przygotować. Pierwsze dwa dni będziemy właśnie tutaj w Polsce jeszcze. Następnie przekraczamy granicę, idziemy terenami litewskimi, po czym wkraczamy na tereny zamieszkane przez Polaków, gdzie co roku właśnie taką, widać taką polską gościnność. Ludzie biedni robią wszystko, aby jak najmniej nas ugościć. Robią po prostu wszystko, posiłki, noclegi, po prostu czujemy się jak u siebie w Polsce. Izabela Borkowska na co dzień uczy się w trzecim liceum ogólnokształcącym. W pielgrzymce bierze udział już po raz czwarty. Trzeci raz jako wolontariusz służb pielgrzymki. Od miesiąca już pomagam wszystko przygotować, żeby było jak najlepiej. Dla mnie jest to przede wszystkim służba, ale także spotkanie drugiego człowieka, pogłębienie trochę swojej wiary. I oczywiście taki czas, albo trochę też odpocząć może od tej całej nauki w szkole i czas, żeby po prostu dobrze go przeżyć. W tym roku ze względu na zmienioną nieco trasę, pielgrzymi mają do przejścia więcej, aż 280 kilometrów, ale to nikogo nie odstrasza. Pielgrzymi zawsze chętnie do tej pielgrzymki przychodzą i mało jest chętnych na podwóz, tak naprawdę. Każdy stara się dojść do tej matki, każdy stara się właśnie, niosąc swoje intencje w sercu, stara się właśnie dojść bez żadnych podwózek. Tradycją jest, że pielgrzymi pokonują drogę modląc się, każdy w jakiejś intencji. Intencje to każdy pielgrzym ma w swoim sercu. Każdy idzie, nie wiem, o zdrowie dla siebie, dla rodziny, o jakiś żeby dać jakiś egzamin, żeby układało mu się w życiu. Są różne intencje, przeróżne wszystkie. Do uczestników rekordzistów niewątpliwie należy zaliczyć panią Wiesławę spod warszawskiej Kobyłki, która pątnikiem jest już po raz 31. Z Suwałk do Wilna idzie 17 raz i jak sama mówi, gdyby mogła, poszłaby do Rzymu. Kiedyś towarzyszył jej syn, teraz wnuczka. Nie korzystamy z żadnych pomocy medycznych w ogóle, bo wszystko mamy przy sobie, zresztą jesteśmy zdrowi, zdrowe i tego pomagamy innym, niesiemy bagaże, wspomagamy, coś pomagamy. No bardzo lubię, ja już mam 66 lat, już jestem, już nie powiem, jak przed tego, ale ja się czuję tak nawet w pielgrzymce mogę, taka duchem, że dla mnie nie ma. Ja mogę nawet takiego pana siostrata niewidomego kiedyś prowadziłam, było mi bardzo ciężko, ale ja go doprowadziłam, powiedziałam, że ja muszę i bardzo lubię komuś coś pomóc. Wnuczka pani Wiesławy również ma spore doświadczenie i doskonale wie, co jest w życiu najważniejsze. Wolę chodzić na pielgrzymki, na komputerze nie gram za dużo i wolę tam chodzić. Rodacy z Litwy, jak opowiadają zaprawieni w boju wędrowcy, od zawsze przyjmują ich z wielkim entuzjazmem.